Witam serdecznie, to jest mój trzeci filmik na temat paneli fotowoltaicznych. Instalacja o mocy 8,4 kW i to jest moja druga zima. Powiem tak, nie zdarzył mi się dzień, żeby te panele w ogóle nie funkcjonowały, w ogóle nie wyprodukowały energii. Że tak powiem, jak był śnieg, bo te zimy nie były aż takie srogie. Właśnie teraz mamy marzec i pokażę Wam, ile one wytwarzają prądu. Na jednym filmie zobaczymy dzień bardzo zachmurzony i ta pokrywa śnieżna jest trochę większa i zobaczycie, że te panele nawet nie odgarnięte, jeśli ten śnieg zasłania nam panele, jak będziemy widzieć właśnie, wytwarzają prąd. I dzisiejszego dnia, czyli mamy dzisiaj 18 marca, jest minus 8 stopni na dworze, panele są trochę przyśronione śniegiem, ale w pełnym słońcu. I o 8 rano wytwarzają dość sporą energię. Musimy wiedzieć, że czym wyżej te słońce, to ta energia jeszcze wzrośnie. Co mogę powiedzieć? Co jeszcze? Tak, że tak powiem, pod tym skosem ten śnieg sam się obsuwał, jak były większe warstwy. Tak samo jak słońce, które przyświeci nam nawet w mrozy, to ten śnieg tam na tych panelach topnieje. Ani razu nie musiałem ich odgarniać. Wiadomo, gdybyśmy to jakimś sposobem robili, to ta energia by jeszcze nam wzrosła. I dla takiej jeszcze jasności, krzem, który tam jest, wytwarza nam tą energię, bardziej współpracuje w niższych temperaturach, czyli jeśli mamy jakieś tam mrozy albo jest poniżej 10 stopni, to lepiej chodzi niż w upalne dni, dlatego na przykład te instalacje gdzieś w Hiszpanii, w Egipcie potrzebują dodatkowego chłodzenia czy wiatraków. Teraz mianowicie chciałbym Wam wyjaśnić ten wykres albo ten rzut z aplikacji, co on dokładnie przedstawia. Teraz jeśli kręcę ten materiał, dalej mamy ten sam dzień, czyli 18 marca i mamy teraz godzinę 10:25. I na aplikacji jest 6829, zrobię właśnie teraz screena, o akurat 6918 produkcji kilowatów i 7,69 kW wytworzonej energii. I co my tu widzimy, w jakim położeniu jest słońce, godzina obecna i ta pierwsza liczba na niebiesko 6918. To jest ile nam wytwarzają panele fotowoltaiczne w danej chwili prądu. Czyli jeśli ta liczba się utrzyma, ten ciąg produkcji prądu utrzyma się przez godzinę, to te panele nam wytworzą 6 kW 918 W w ciągu godziny. A dolna liczba 7,669 kW to jest, że w całym dniu już od rana te panele wytworzyły nam ponad 7 kW. To tak dla objaśnienia.